Dzień dobry, witamy serdecznie. Andrzej Dołecki, prezes Stowarzyszenia Wolne Konopie. Od niedawna również poseł na Sejm kończącej się siódmej kadencji. I Andrzej Sadowski, pracownik naukowy w sektorze prywatnym, aktualnie główny konsultant w biurze pana posła. Proszę państwa, dzisiaj udaliśmy się do Ministerstwa Zdrowia celem umówienia spotkania z ministrem zdrowia panem Winnickim. O cóż tam chodzi? Chodzi nam o Centrum Zdrowia Dziecka i o kwestie medycznej marihuany. Dlaczego chorym dzieciom nie pozwala się korzystać z naturalnej, alternatywnej terapii? Dlaczego kierownictwo zdrowia dziecka szykanuje pana doktora zastosowaniem medycznej marihuany w sytuacjach, kiedy to pomaga? I co ma na ten temat do powiedzenia Ministerstwo Zdrowia? Skierujemy do ministra około 15 pytań z prośbą o szczegółowe wyjaśnienie intencji, jakimi kieruje się Ministerstwo Zdrowia, bo nadrzędną zasadą zarówno szpitala, jak i ministerstwa powinno być dobro pacjentów. I dla nas niezrozumiałym jest to, że skoro dzieciom pomaga medyczna marihuana, skoro nie pomaga im nic innego, znalazł się lekarz, który jest w stanie prowadzić taką terapię w stosunku do tych najmłodszych i dla nas jest absurdem, że tego typu terapię się zabrania. Więc co jest złego w tej medycznej marihuanie? Skoro działa, skoro można ją sprowadzać, to dlaczego się nią nie leczy? I pytanie, dlaczego Ministerstwo Zdrowia oszukuje ludzi, twierdząc, że medyczna marihuana dla potrzebujących jest łatwo dostępna, że można ją zamówić z Holandii, podczas gdy nie jest to prawdą, gdy przed pacjentami ciężko chorymi mnoży się niepotrzebne procedury, oczekują na ten lek przez wiele tygodni, a czasami wręcz nawet nie są w stanie go sprowadzić. I tak naprawdę co w tym temacie ma do powiedzenia i ma do zrobienia ministerstwo? To są rzeczy, które dotyczą szczególnie grupy w szczególnie ciężkiej sytuacji i uważamy, że z taką interwencją należy się w tym czasie właśnie zwrócić. To jest druga część naszych tutaj pytań do ministra, a mianowicie oprócz niewątpliwie szokującej dla nas sytuacji w Centrum Zdrowia Dziecka, również nieprawdą jest według nas to, co mówi minister, że procedura sprowadzania leków w ramach procedury importu docelowego jest łatwa. Otóż chcemy, żeby sam minister przyznał się do tego, że sprowadzenie medycznej marihuany w Polsce jest obwarowane zbyt licznymi przepisami, jest to zbyt trudne, a czasami dla niektórych a wykonalne. I przez to cierpią najbardziej chore dzieci, te najbardziej potrzebujące, najmłodsi obywatele naszego społeczeństwa i ich rodziny muszą cierpieć z powodu lenistwa, arogancji, indolencji, abnegacji i niekompetencji ze strony osób, które sprawują kierownicze stanowiska w państwie. Ze strony osób, które przysięgały służyć obywatelowi, a nie działać jemu naprzeciw. I na które zagłosowaliście państwo w wyborach 4 lata temu. Dokładnie. Zatem te kroki... Miejmy nadzieję, że szybka odpowiedź ze strony ministerstwa, miejmy nadzieję, że uda się zrobić coś w stronę tego, żeby w Polsce leczenie było normalne, bez bólu. Zapraszamy wszystkich 7 października o godzinie 13 na pikietę pod Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie będziemy wspólnie wyrażać solidarność z panem doktorem Markiem Bachańskim. Jak również z rodzinami i pacjentami pana Marka. Zatem jeszcze raz, godzina 13, 7 października, Centrum Zdrowia Dziecka. Jeżeli nie jest wam obojętny los tych pacjentów, nie może was tam zabraknąć.